Moja ulubiona książka z dzieciństwa to na pewno nie lektura. Pamiętam, że sama sobie wybierałam książki i chyba, tak mi się wydaje, że książką, w której się zakochałam, to była Ania z Zielonego Wzgórza. Całą serię przeczytałam chyba z 6 razy i wracałam do niej nawet będąc nastolatką, żeby sobie przypomnieć, jak to było fajnie czytać moją ulubioną książkę pod kołdrą z latarką. Ja jestem typem osoby, która ucieka w książki, kiedy jest mi na przykład smutno albo czuję, że muszę zrobić coś dla siebie, albo się wyciszyć i odciąć od reszty, to bardzo lubię czytać. Niektórzy włączają sobie muzykę, a ja po prostu sięgam do książki. I mam jeszcze słabość do papierowych wydań i lubię czuć zapach książki, lubię trzymać książkę w ręku i lubię ją mieć przy łóżku. Na pewno przeżywałam książki jako dziecko i byłam zawsze główną bohaterką moich opowieści, które wyczytywałam w książkach. Nie wiem, czy dzięki temu jestem aktorką, ale na pewno ten głód przygód, który mam, to wydaje mi się, że dzięki książkom i przez książki. Dlatego, że życie przestaje być takie zwyczajne, kiedy czytamy. I jako dziecko to był mój ulubiony świat, świat książki. Potem były już inne lektury. Ja jestem też fanką trochę bardziej drapieżnej i krwiożerczej literatury. I pamiętam, że wszystkie opowieści o wilkołakach, wampirach, fantazy i fantastyka to były rzeczy, które uwielbiałam w podstawówce. No i może stąd jakieś takie moje zamiłowanie do filmu i do świata wymyślonego. Ale chyba jestem po prostu wrażliwym człowiekiem dzięki książkom. A to, że jestem aktorką, to chyba łączy się z moją wrażliwością i z moją potrzebą opowiadania fajnych historii i ciekawych przygód. Akcja, czytam sobie.